Saga Baldur's Gate to pakiet zawierający obie części prawdopodobnie najsłynniejszego RPGa wszechczasów wraz z dodatkami. O klasie opartego na zasadach Dungeons & Dragons Baldura najlepiej świadczy fakt, że pomimo 10 lat od premiery współcześni twórcy komputerowych gier fabularnych w reklamach twierdzą, że ich tytuły są prawie tak dobre jak Baldur's Gate. Co wyraźnie sugeruje, iż od tamtego czasu nie powstało nic lepszego. Najmocniejszą stroną tytułu jest fabuła i klimat. Zabawę zaczynamy jako nieopierzony wyrostek, przybrane dziecko mędrca Goriona. Młokos wczesne dzieciństwo spędził dość spokojnie na lekturze książek i pracach domowych. Dlatego gdy nagle z każdego możliwego kąta wyskakują ludzie pragnący jego śmierci, a tatuś z niewyjaśnionych przyczyn zarządza ewakuację z miasta, biedak czuje się kompletnie zagubiony. Stan ten pogłębia się jeszcze bardziej, gdy nieszczęśnik musi patrzeć, jak ponure typki z zimną krwią mordują Goriona. Naszym zadaniem jest takie pokierowanie poczynaniami sieroty, by z zera stał się bohaterem i rozwiązał zagadkę swojego pochodzenia, a następnie uratował świat. I to wielokrotnie. Dużym plusem Baldur's Gate jest nieliniowość. Co prawda główny wątek fabularny cały czas prowadzi nas w kierunku jedynie słusznego końca, ale po drodze mamy do wykonania całą masę pobocznych zadań, w których wszystkie decyzje zależą już tylko od nas. Niemal całkowitą swobodę mamy również w kwestii zwiedzania świata. Wprawdzie cel jest z góry ustalony, ale możemy do niego dotrzeć na wiele sposobów. W czasie podróży po przeogromnym świecie, podzielonym na obszary o przeróżnej scenerii, spotykamy wielu bohaterów niezależnych. Większość będzie miała do nas neutralny stosunek, część okaże się wrogo nastawiona, ale niektórzy zaprzyjaźnią się z nami i zapragną stać się częścią drużyny. Każda z postaci, która zechce się do nas przyłączyć, ma dobrze opisaną przeszłość, własny charakter i specyficzny sposób zachowania. Podczas gry mamy okazję zobaczyć je w tak różnych sytuacjach, że autentycznie się z nimi zżywamy. Niesamowite jest również patrzenie na rozwój naszego bohatera. Na początku jest nikim, przestraszonym dzieciakiem, który rozpaczliwie walczy o życie. Pod koniec pierwszej części jest już dość potężnym osobnikiem, mogącym stawić czoło sporemu niebezpieczeństwu. Natomiast w drugiej części mamy do czynienia z naprawdę liczącym się zawodnikiem, który przemierzając niemal wszystkie zakątki świata Forgotten Realms, spotyka i współpracuje na równych zasadach z największymi herosami tegoż uniwersum. Jak w każdym RPG-u, również w tym dużo się walczy, głównie z przeróżnymi potworami. W zależności od klasy postaci atakujemy ich przy pomocy potężnego, zwykle magicznego oręża lub ciskamy jedno z kilkuset zaklęć. Przeciwnicy są tak różnorodni, że mimo iż ukończenie obu Baldurów z dodatkami zajmuje kilka miesięcy, cały czas napotykamy nowe typy wrogich stworków. Nic dziwnego, że Baldur's Gate określany jest mianem RPG-a wszechczasów.